W poprzednim podcaście odniosłam się do powiązania, jakie połączyło rodzinę Stefana Żeromskiego z familią artysty ziemi zakopiańskiej Stanisława Witkiewicza. Dzięki małżeństwu pasierbicy pisarza Henryki z architektem Janem Koszczyc-Witkiewiczem przyjazna relacja między Żeromskimi a Witkiewiczami jeszcze bardziej się zacieśniła. W czasie pobytów w Zakopanem Stefan Żeromski często bywał w wili Witkiewiczówce, zaś będąc poza Podhalem korespondował ze Stanisławem Witkiewiczem i jego żoną Marią. Utrzymywał kontakt również z ich synem Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, zwanym Witkacym. Poprzez małżeństwo Henryki z Janem Stefan Żeromski został powiązany z jeszcze jedną z ówczesnych znanych rodzin. Kossakami. Stało się to dzięki małżeństwu Witkacego, kuzyna Jana z Jadwigą Unrużanką, wnuczką wybitnego malarza Juliusza Kossaka. W 1914 roku w dolinie Kościeliskiej w Tatrach samobójstwo popełniła Jadwiga Janczewska, narzeczona Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wydarzenie to wstrząsnęło nie tylko opinią publiczną, ale i samym Witkacym. Domniemanym powodem samobójstwa była zazdrość pisarza o kompozytora Karola Szymanowskiego, który przebywał w czasie zdarzenia w Sakopanem. Spekulowano, że Janczewską i Szymanowskiego łączył romans, czego owocem miała być niechciana ciąża. Plotki jednak nigdy nie zostały potwierdzone. To zdarzenie pozostawiło piętno na życiu Witkacego. Wiele lat minęło, zanim ponownie postanowił związać swoje życie z jakąś kobietą na stałe. W tym okresie przeżywał wiele przelotnych romansów, do czasu, aż poznał Jadwigę, unrużankę, którą poślubił w 1923 roku. Mimo, że związał się z jedną kobietą na stałe, nie oznaczało to, że zrezygnował z romansowania z innymi kobietami. Matka żony Witkacego, Jadwiga, po której córka odziedziczyła imię, była córką jednego z najwybitniejszych malarzy drugiej połowy XIX wieku, Juliusza Kossaka, a także siostrą malarza Wojciecha Kossaka. Jadwiga Unrużanka była zatem kuzynką m.in. pisarek Marii Pawlikowskiej jasnorzewskiej i Magdaleny Samuzwaniec oraz malarza Jerzego Kossaka. Jadwiga zwana była przez bliskich Ninom. Przyjechała do zakopanego w 1922 roku. Górskie czyste powietrze, tak charakterystyczne dla okolic Podhala, miało sprzyjać procesowi leczenia choroby płuc. Kobieta zatrzymała się w pensjonacie Stanisławy Kosseckiej, matki swej przyjaciółki Wandy Kosseckiej. Panna Wanda była artystką, pasjonowała się malarstwem, z czasem przyszło zainteresowanie tkactwem. W 1922 roku założyła w Zakopanem warsztat tkacki Tarkos, Efekty jej pracy można było podziwiać m.in. w jej rodzinnym domu, który stał się swoistym salonem gromadzącym różnych artystów, wśród których można było wymienić kompozytora Karola Szymanowskiego, rzeźbiarza Augusta Zamońskiego, malarkę Zofię Stryjeńską czy pisarkę Marię z Kossaków, przyszłą Marię Pawlikowską-Jasnorzewską. Właśnie w domu Koseckich Jadwiga Unrużanka poznała jedną z najwybitniejszych osobistości ówczesnego zakopanego, czyli Stanisława Ignacego Witkiewicza. Panna Nina o Witkacym wiele słyszała, przez pewien czas obserwowała go jedynie z daleka, gdyż zawsze otoczony był gronem osób zachwyconych jego twórczością. Pewnego razu doszło jednak do spotkania, na którym panna Jadwiga oczarowała Witkacego do tego stopnia, że po krótkiej znajomości poprosił ją o rękę. Miał świadomość tego, że panna nie jest w nim ani trochę zakochana. Nie sądził o niej również, żeby była wyjątkowo piękna. Witkacego fascynowała za to jej specyficzna uroda, którą nazywał demoniczną. Uwagę zwracały duże, zielone oczy i gęste, rude loki. Chociaż poprzez matkę Jadwiga wywodziła się ze znanego i zamożnego rodu kosaków, jej ojciec nie zapewnił rodzinie życia na poziomie wedle ówczesnych standardów. Wywodził się on z arystokratycznej niemieckiej rodziny von Unruch, co nieraz zdradzało zachowanie Jadwigi. Jej kuzynki, Pisarki Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Magdalena Samozwaniec wspominały, że dziewczyna bywała wyniosła i bardzo dumna. Po rozstaniu rodziców Jadwigi opiekę nad nią przejął dziadek, malarz Juliusz Kossak. Dziewczyna często bywała w Kossakówce, siedzibie rodu znajdującej się w Krakowie. Żona Witkacego wiele zatem czasu spędziła w środowisku artystów, nie tylko członków rodziny, ale i przyjaciół Kossaków, do których należeli między innymi Stanisław Witkiewicz, Julian Tuwim, Henryk Sienkiewicz, Adam Asnyk czy Ignacy Paderewski. Już samo środowisko domowe umożliwiało kontakt z wybitnymi nazwiskami. Senior Rodu Juliusz Kossak, dziadek Jadwigi, był wybitnym malarzem. Wraz ze swoją żoną Zofią z Gałczyńskich posiadali piątkę dzieci: Jadwigę, czyli matkę Jadwigi Witkiewiczowej, Zofię, Stefana, ojca grafika Karola Kossaka, a także bliźniaków Wojciecha i Tadeusza Kossaków. Wojciech Kossak był wybitnym malarzem ojcem pisarek Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec oraz malarza Jerzego Kossaka. Z kolei drugi z braci, działacz społeczny Tadeusz, był ojcem pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej. Ślub Stanisława Ignacego Witkiewicza i Jadwigi Unrużanki połączył dwa znane rody – tym samym zbliżył rodzinę Stefana Żeromskiego do rodziny Kossaków. Stanisław Ignacy Witkiewicz był przecież kuzynem Jana Koszczyc Witkiewicza, męża Henryki, pasierbicy Żeromskiego. O wielu znanych członkach rodziny Kossaków Żeromski jedynie słyszał lub przyszło mu podziwiać ich pracę. Innych znał osobiście. Stefan Żeromski nawiązał przyjazną relację między innymi z poetką Marią Pawlikowską jasnorzewską oraz jej siostrą Magdaleną Samozwaniec. Pisarki wspominały o ich pierwszym spotkaniu, które miało miejsce w niewielkiej kawiarni na ulicy Mazowieckiej w Warszawie. Artystki często przyjeżdżały do stolicy w odwiedziny do swojego ojca, Wojciecha Kossaka, który miał swoją pracownię w hotelu Bristol. W wolnym czasie spotykały się we wspomnianej wyżej kawiarni ze znajomymi, między innymi Julianem Tuwimem, Jarosławem Iwaszkiewiczem czy Kazimierą i Włakowiczówną. Czas wypełniały im rozmowy oraz czytanie poezji. Pewnego dnia na takim właśnie spotkaniu pojawił się Stefan Żeromski i zaczął przychodzić do kawiarni coraz częściej. Maria i Magdalena były zachwycone tym, że wreszcie mogą poznać pisarza osobiście. Rozmowy, jakie Maria prowadziła z Żeromskim, zaowocowały wieloletnią przyjaźnią opartą na wzajemnym podziwie i szacunku. Urzeczona twórczością pisarza poetka. Napisała na jego cześć wiersz do Romskiego. Teraz już znasz najmilszy zagadkę życia. Czemu milczysz, ty, któryś mówił prawdę o wielkich przeżyciach? Otoczony gwiazd i słone ramą, zasłuchany w najsłodsze dźwięki. Masz srebrne pióra u ramion. Lecz Twoje złote pióro wypadło ci z ręki. Biedny Ten, co śmiał sądzić Twoje serce w Żałujmy go. Bóg z nim. Tyś Święty, a Twój profil zapatrzony w przestrzeń, ma ziemię za Nim. Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym wydarzeniu, które powiązało Stefana Żeromskiego z kolejnymi osobami z kręgu rodziny Kossaków. Mowa tutaj o malarzu Wojciechu Kossaku oraz jego bratanicy, powieściopisarce Zofii Koś-Sakrszczuckiej, Którzy wraz ze Stefanem Żeromskim, a także grupą innych zasłużonych, zostali pośmiertnie odznaczeni Orderem Orła Białego 11 listopada 2018 roku. Pisarza pochodzącego z Ziemi Świętokrzyskiej uhonorowano za zasługi w kierunku starań o odzyskanie i utrzymanie niepodległości. Potomkinie rodu Kossaków oznaczono natomiast nie tylko za dobytek literacki, ale i powołanie w okupowanej Polsce dwóch tajnych organizacji: Frontu Odrodzenia Polski oraz Rady Pomocy Żydom Żegota. Wojciecha Kossaka uhonorowano za całokształt twórczości, w której często nawiązywał do wydarzeń związanych z historią kraju, między innymi wojen powstań, potyczek, a także bitew.